Siemaneczko, byczki, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki temacik, gorący temacik, bo widziałem, słuchajcie, trening latlerka murańskiego Jacy, który dawał Hubertowi z MMA Bądź na bieżąco. Pozdrawiam, Hubert, ciebie także. I tam mogliście zauważyć, jak Murański zadawał ciosy. No cóż, trenuję, wiadomo. Wiadomo, wyglądało to jak wyglądało. Nie mam co się dziwić. Po tylu latach Krav Magi już pewne ruchy zostały, także no nie da się raczej wypracować takiego technicznego boksu ani nic takiego, ale trenuję. Także ja co stara się, żeby przynajmniej jakieś ciosy zadawać w walce, bo wiecie jak to jest. Ale też widziałem wiele komentarzy, że chcieliby ludzie walki mojej z nim właśnie, z Jacą, latlerkiem murańskim, bo mamy podobny wiek. Nawet co niektórzy piszą, że podobne umiejętności. Wiadomo, każdy sobie może pisać co chce. Natomiast no ja jestem chętny na taką walkę. Po co ty startujesz do Popka? Rozumiem, Popek zwyzywał ci żonę. Wiadomo, jesteś o to wkurwiony, no każdy by był, ale po co ty do niego startujesz, jak Popek to tak naprawdę no zrobiłby z siebie marmoladę, no nie masz co się oszukiwać, no żadnego podjazdu nie masz do Popka. Może zobaczyć z nim najwyżej twój syn Murański, ale i tak marne szanse. Natomiast ja ponawiam, bo mówiłem, nie bijmy dziadka latlerka Murańskiego, bo cały czas się ludzie pytają, kiedy z nim zawalczy, kiedy z tobą zawalczy i tak dalej. Kurwa, za dużo tych pytań jest. To już nawet nie wychodzi ode mnie, tylko od ludzi. I to ponawiam, gościu, nie musimy się bić fame, nie musimy się bić w MMA, możemy to zrobić na innej gali. Ale ponawiam, zróbmy to. Nie martw się, na tyle cię nie lubię, że tam i tak, jeśli chodzi o konferencję, to i tak by było ciekawie. Nie mam z tobą jakiegoś konfliktu, to fakt, ale ogólnie cię nie lubię za to wszystko, za te całe zachowanie, za słowa, które też wypowiadasz. Także bardzo chętnie bym się z tobą sprawdził i wyzywam cię do walki oficjalnie. Nie tylko dlatego, że ja chcę, ale dlatego, że ludzie chcą, bo widać, że no non-stop piszą. Ludzie widzą w tym jakiś sens, bo mamy, tak jak mówię, no podobne jesteśmy, że tak powiem, mamy podobny wiek, umiejętności według niektórych ludzi, no mamy podobne. No ja z tym nie będę, tak jak ludzie sądzą, tak, no co ja tu zrobię, ja nie będę przekonywać ludzi, że po prostu jestem lepszy. Ja uważam, że walka z tobą to by było po prostu zabawa w kotka i myszkę. Wydaje mi się, żeby to nawet długo nie potrwało, ale wiadomo, inni ludzie mogą twierdzić inaczej. Także Jaca, Latlerku, Murański, zapraszam cię do oktagonu, czy jakiś tam klatek, obojętnie mi to. Zróbmy to ostatni raz. Wyzywam cię do walki, więcej już nie będę, bo nie zamierzam cały czas, że tak powiem, prosić się ciebie o walkę, czy bo widzę, że cały czas odmawiasz tej walki, odmawiasz.
A nie umiesz podać jakichś tam argumentów. Na pewno taka walka by się wypromowała, sama by się wypromowała. Tu nie trzeba by było żadnego hype'u na tą walkę. Flow na pewno by było, vibe też by był konkretny. Także nie rozumie Murański, uciekasz od tej walki. Powiedz ogólnie, że się obsrałeś, będzie ok. Wtedy nie będę cię wyzywać. Natomiast jeżeli, tak mówię, jeżeli chcesz tej walki, nie ma problemu. Ja mogę z tobą zrobić tą walkę. Nie daję ci żadnych szans. Nie wiem. Tańcula cię nie skończył, aż to jest dziwne. No, ja przypuszczam, że po prostu źle cię trafił. Ja to cię tam chyba, nie wiem, w 30 sekund bym potrafił cię skończyć, także takie jest moje zdanie. Także jeżeli, bo mówisz, że nie chcesz, nie dasz mi walki, to uargumentuj to, kolego, dlaczego i tak dalej, a nie cały czas uciekasz jak ten latlerek, dużo szczekasz, a nic w tym sensie nie robisz, żeby zawalczyć. Także tyle w temacie. Pamiętajcie, lew jest groźny. Murański w strachu. Pozdrowić.